Trzeba się dzielić. Dobrze, dzieci, a teraz czas na co? Czas coś zjeść! Owen, odłóż te ciastka, to nie pora na jedzenie, tylko na przynieś i opowiedz. Dziś opowiadać będą Courtney i Beth. Która chce pierwsza? Ja bardzo chętnie zacznę. To może alfabetycznie. Oto piękna kolekcja przedmiotów, które lekarze wyjęli z mojego nosa. Były też rzeczy, których tu dzisiaj nie wzięłam, bo wiecie... Fuj! Ale były. Lots of snozz goo, mega boogers, green goblins, nose nuggets. Time's up! Teraz Courtney! Co? Jest ekstra jajkozaur w idealnym stanie? Oto ekstra jajkozaur! Zabawka ekstremalna! Poradzą z nią sobie tylko dzieci! Weź ją na deskorolkę, nad morze, skacz z nią na spadochronie! Kupcie ją, a wasze dzieci już nigdy nie będą się nudzić! Uwaga! Ekstra jajkozaur wykluje się tuż po wyjęciu z pudełka. Wielkie jajko? Bardzo ładnie! Nie! Ekstra jajkozaur to jajko, z którego może wykluć się mój własny, interaktywny pluszak! Trochę jak prawdziwe dziecko, tylko z jajka! W głosowaniu został zabawką roku! Wielkie halo! Nie miałaś go nawet w nosie! Jak ja chcę go mieć! Chociaż nie miała go w nosie! Poprosiłam o ekstra jajkozaura pod choinkę. I co dostałam? Nie zgadniecie! Hej, jestem mięśniak, Janek Mięśniak. Ze mną i... Przysiad! 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 Serio? Ja dostałem bieliznę. A co to bielizna? Tak się składa, że ja jeszcze nie skończyłam opowiadać. To nie jest zwykły ekstra jajkozaur. On jest z limitowanej edycji i wykluwa się z niego smoko kurczak. Każdy jest podpisany i ma datę. Na całym świecie są ich tylko 23 sztuki. Mogę go dotknąć? Jak ja ci go zazdroszczę? Cieszę się, że wzięłaś coś, co tak się wszystkim podoba, bo dzisiejsza lekcja jest o dzieleniu się. Nie bardzo mi się to podoba. Courtney, podzielisz się tą zabawką z przyjaciółmi? Tak, niech kurcacek się wykluje. Smoko kurczak. I nie. O nie, Courtney, zapamiętaj złotą zasadę. Jaką? Trzeba się dzielić. Trzeba się dzielić. Zaraz wracam. Courtney, wiem, że zrobisz co trzeba. Halo? Ankieta na temat kotów? Cóż, ja uwielbiam kotki. Słyszałaś, szefa? Trzeba się dzielić! Dobra! Każdy z was może patrzeć na ekstra jajkozaura przez 3 sekundy, gdy ja go trzymam! To nie dzielenie się! Bardzo proszę! Możemy się nim pobawić! Nikt się nim nie bawi, Owen! Nawet ja! Ale to zabawka! Dla mnie to inwestycja! Nie mogę otworzyć pudełka, bo ono musi pozostać całkiem nienaruszone! Hej! Więc to ma prawdziwą wartość? Ale nie można tego zjeść! Jeśli długo je potrzymam, to będzie warte tysiące. Może i gazylion? Gazylion dolarów? I to jest życie, ekstra jajkozaurze. Plan jest taki. Jak je sprzedam, wykorzystam te pieniądze w następujący sposób. Najpierw rzucę to miejsce i pójdę do szkoły dla geniuszy. Potem najlepszy uniwersytet, podwójny dyplom z malowania palcami i rzeźb solnych. Stworzę zabawkowe imperium, sprzedam je za milion gazylionów, uratuję wieloryby, wygram nagrodę za film o nich i zostanę prezydentem świata! Wow! Ja nie wiem nawet, co będę robić w weekend. Ja idę na głaskanie do zoo! Pozwolisz ludziom przez cały weekend się głaskać? Nie, ja będę zwierzaki! Przecież nie mnie zwie... Mam nadzieję! Więc nie mogę się nim podzielić! Wybaczcie! Nie szkodzi! Rozumiemy! Serio? Jasne! Ty się nie podzielisz, ale ja mogę! Więc daj mi pudło, a ja wyjmę z niego tego indykotora! Hej! Było blisko! Co lubię w kotach najbardziej? Oj, chyba to przytulanie! Oj, nie! Raczej mruczenie! Tak!
zrobię ciasto. Udawajmy współlokatorki. Dwie dziewczyny mieszkają w wielkim mieście. Za dnia robią wykloje, a w nocy imprezują wy... Co ty robisz? O, chcesz wyjąć mojego ekstra jajkozaura? Wcale nie! Koniec zabawy! To twoje jajko w ogóle mnie nie obchodzi! Oj, muszę zobaczyć tego jajkozaura! Całkiem nieźle, ale to jajko jest już tylko moje. Tak? To dlaczego go nie trzymasz? Zaraz będę! Patrz i ucz się! Tak, mój kot doktor Dyńka kocha ryby. Nie jest prawdziwym lekarzem, tak mu dałem na imię. Uwaga! To alarm przeciwpożarowy! Zostawcie wszystko i natychmiast wyjdźcie z przedszkola! Dzieci, mamy pożar! Czas na panikę i ucieczkę! Zostawiła to jajko i zostanę bogaczem! Możesz to już wyłączyć, Duncan. Miałem przeczucie, że się na to nie nabierzesz. Dobrze, fałszywy alarm. Okej, dzieci, leżakowanie, ruchy. Ja mam bardzo ważny telefon. Nie będzie tak czuwać cały czas. Nie. Dalej, Courtney, bądź twarda! Pożegnałaś się ze smoczkiem? Nie powinnaś potrzebować żadnej drzemki! Co? Cały świat leżał na... Jesteś mój ekstra jajkozaur! Mój kot bardzo się boi ogórków i nie potrafi grać na pianinie. Choć może jedną łapką? Że się potknę? Oj, płakam! Ha! To była tylko taka mała zmyłka! Trzeba się dzie... Wracaj tu! Jedna kostka czy dwie? Nie rozdrabniajmy się tak! Wsyp, co tam masz! Okrajcie mnie! Kto mi robi jajko? Gdzie ona jest? Gdzie Courtney? Ona z pewnością na 100% wcale, a wcale nie chowa się pod stołem! Ani trochę! Owen! Niezbyt dobrze dobrałem słowa, ale chyba udało mi się ich... A ja uważam, że przyjaciele powinni umieć się dzielić, ale decyzja, czy to zrobić, czy nie, musi płynąć z serca. Więc, Courtney, to jest twój wybór. To było takie inspirujące, Bridget. Czuję się, jakbym dostał tymi pięknymi słowami prosto w serce. Okej. Nie zmieniłam zdania. Co? To taki nie fel! Tak! Złapać ją! Ha! Złap ją, Owen! Mam je! Mój smaka kurczy! Przykro mi, Courtney. Może to naprawimy? Nic z tego! Jajko poza pudełkiem od razu pęka! To już koniec! Z drugiej strony zaraz zobaczysz te wspaniałe rzeczy, które potrafi smoko kurcza. Za chwilę. I się wykluł. To legendarny smoko kurczak. Wow! To wszystko, co potrafi? Najwyraźniej. Okej, nie jest wcale taki fajny. To kto gra w zbijaka? Dajesz! Jestem kapitanem!